Ponad 6,5 milionów złotych skierowane w ubiegłym roku dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących z terenu powiatu kieleckiego. Objęliśmy wsparciem ponad 500 osób. Działania prospołeczne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ukierunkowane na osoby niepełnosprawne. Następnie poprzez warsztaty terapii zajęciowej, mamy ich 5 na terenie powiatu, jak również znalezienie pracy dla osoby niepełnosprawnej bezrobotnej, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Skupialiśmy się również na działaniach z dziedziny kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Powierzaliśmy również podmiotom ekonomii społecznej.